kolejna wspaniała inicjatywa integracyjna, w której braliśmy udział. Cieszę się, że mogłem zobaczyć adeptów naszej Akademii Warty Poznań oraz meblorza. Świetne doświadczenie dla nas. Mogliśmy przetestować kolejne warianty taktyczne, kolejne rozwiązania. Duże doświadczenie dla nas. Dzisiaj zrobiliśmy taką krótką prelekcję na temat tego, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi spotkanymi gdzieś w takich normalnych warunkach na ulicy i tutaj dzieci miały okazję spróbować tego, jak przeprowadzić osobę niepełnosprawną na przykład przez ulicę, niepełnosprawną ruchowo, czyli osobę na wózku, osobę niewidomą, jak można również komunikować się z osobami niedosłyszącymi czy głuchymi. Czego dokładnie się nauczyliście, pamiętacie? Jak pomagać tym niepełnosprawnym? Na pewno takie warsztaty mogą otworzyć dzieci w wieku około 10 lat na osoby niepełnosprawne. Mogą zburzyć takie bariery w obcowaniu z osobami niepełnosprawnymi i po prostu pokazać, że osób niepełnosprawnych nie należy się bać i można z nimi normalnie rozmawiać, normalnie obcować. Bardzo się cieszę, że Warta Poznań organizuje takie warsztaty. Brakuje tego chociażby, nie wiem, w szkołach, takiej edukacji, nie tylko dzieci, żeby pokazać społeczeństwu, że wśród nas także żyją osoby z niepełnosprawnościami i że to jest normalne. Chcemy inspirować, zachęcać, żeby te osoby wychodziły z domów, żeby brały udział aktywny w różnych inicjatywach, czy to sport, czy dołączały do jakichś klubów, żeby po prostu rozwijały swoje zainteresowania, a nie siedziały w domu. Takie warsztaty mają na celu wypracowanie u dzieci takich nawyków, które pozwolą im normalnie podchodzić do osób niepełnosprawnych spotkanych na ulicy. A czym najbardziej się różni amfutbol od właśnie takiego zwykłej piłki nożnej pod względem takich zasad? Nie grają na spalone. Że na przykład ręka to jest wydłużona. No. I na przykład auto się wykonuje z nogi, a nie z ręki. Rekrutacja jest otwarta całoroczna. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do drużyny futbolowej Warty Poznań. Nie ukrywam, że brakuje nam zawodników. Zachęcamy tak samo osoby początkujące, jak i osoby już doświadczone, które biegają, czy grają w piłkę, czy brały nawet udział w futbolowej ekstraklasie.